Siemano wszystkim z tej strony niechto i da i witam Was na kolejnym filmie o rozdziale 5. W dzisiejszym odcinku tak samo jak ostatnio przedstawię Wam wszystkie najważniejsze informacje w temacie nowego rozdziału, a bardziej to współpracy z LEGO, jaka trafi do gry zaraz po jego starcie, ponieważ w internecie pojawiły się już wszystkie informacje o tym co pojawi się po jej wprowadzeniu. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzców ostatnich dwóch konkursów na 300 Fołdolców, a z tego powodu, że nadal tak chętnie wpisujecie kotkicia w sklepie. Dzisiaj do wygrania macie znowu 300 fałdalców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardową łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kotkicia kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle. A w komentarzu musicie podać ważnik z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, do startu kolejnego rozdziału 5. Na dzień dzisiejszy zostało nam dokładnie 13 dni, a wraz z jego startem w grze pojawi się całkowicie nowa mapa. Przed Podmioty, karnet bojowy, no i ogólnie wszystko. My, gracze, w ostatnich dniach poznaliśmy sporo informacji w jego temacie i wszystkie ostatnie informacje dałem wam na tym wczorajszym filmie, w którym zrobiłem wam jego podsumowanie, a dzisiaj zajmiemy się pewną nowością, jaka trafi zaraz po jego starcie. Większość z was już wie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i będzie to temat współpracy Fortnite'a z LEGO, ponieważ w ostatnich dniach otrzymaliśmy już sporo informacji w jego temacie, a teraz pojawiły się kolejne, o wiele ważniejsze informacje. Wszystkie z nich zostały wypisane przez likara Hypexa, a jego post z tymi informacjami macie widoczny teraz w tle. I jak widać cały post odnośnie wszystkich nowości jest bardzo obszerny, a dzisiaj wytłumaczę wam wszystko, co tam się pojawiło. Jedna z pierwszych informacji, jaka została przez niego udostępniona, to dokładna data startu całego tego wydarzenia. I według informacji z jego postu event ten startuje 7 grudnia, czyli tego samego dnia, w którym mają pojawić się nagrody LEGO. Dla osób niewtajemniczonych to już 7 grudnia o 15 do gry trafią zadania o nagrody LEGO, które każdy gracz będzie mógł wykonać i prawdopodobnie będą one do wykonania na specjalnym trybie, do którego zaraz sobie przejdziemy, lecz nie spodziewajcie się wielkich nagród. Jak już, to będą tam jakieś małe nagrody typu plecaki, kilofy i takie inne przedmioty, które bardzo mocno pasowałyby do LEGO i to sami zobaczycie i wszystkie pozostałe podpunkty odnoszą się do specjalnego trybu LEGO, który będzie miał losowo generowany świat. Gracze po wejściu na ten tryb za każdym razem, gdy rozpoczną inną rozgrywkę, zarazpią się w całkowicie nowym miejscu, chyba że wcześniej dokonacie Zapisu, przynajmniej tak mi się wydaje, bo sam tryb będzie bardzo obszerny i będzie miał sporo różnych rzeczy. Jedna z pierwszych rzeczy, która na nim się pojawiła, to to, że gracze po wejściu na niego, zamiast zrespić się w swojej standardowej skórce z szafki, pojawią się jako postać Lego, o czym wspomniał właśnie nam Hypex, czyli będą tam oczywiście skiny z Lego. Obecnie nie wiemy, czy same postacie trafią również do sklepu z przedmiotami, czy będą dostępne tylko na tym trybie, więc pamiętajcie o tym, bo jest to mega ważne i osobiście mi się wydaje, że skiny te również trafią do sklepu, a to dopiero. Zobaczymy. Jednakże dalej dowiadujemy się, że po wejściu na sam tryb gracze będą mogli znaleźć takie przedmioty jak pistolet na klocki Lego, stały warsztatowe, łóżka, ogrodzenia, katapulty, znaczniki mapy, tyrolki oraz drobiazgi czyli rzeczy oraz mikstury. Pamiętajcie, co jest naprawdę bardzo ważne, że jest to obecnie wstępna lista, która przedstawia nam dotychczasowe przedmioty, nad którymi Fortnite pracował i ukończył je, więc lista ta może być o wiele i to naprawdę o wiele większa niż dotychczasowa. Wszystko to ma pojawić się po wejściu na mapę. I co najważniejsze, o czym musicie pamiętać, to każdy z nich może działać inaczej niż na zwykłym Battle Royale, a pozostałe przedmioty, które tam się pojawią, zapewne poznamy w najbliższych dniach. Kolejna z nowości, jaka pojawi się na tym trybie i która mnie osobiście najbardziej zainteresowała, to to, że gracze będą mogli wydobywać rekwizyty i rudy wokół mapy i co najważniejsze, będziecie mogli budować rzeczy za pomocą narzędzia do budowania. Narzędzie do budowania, według informacji w tym poście, będzie zawierało dokładnie 9 slotów, więc na pewno będzie ono wyglądało inaczej. Inaczej niż to budowanie na zwykłym trybie. I co ciekawe, dowiadujemy się jeszcze, że ma być tam dostępny tryb kreatywny. Po co? Tego na teraz nie wiemy. Lecz wydaje mi się, że Fortnite doda tam tryb kreatywny tylko po to, aby gracze mogli sprawdzić z takiej pozycji, jak to wszystko wygląda, i przetestować wszystkie rzeczy zanim rozpoczną swoją przygodę z Lego. To jednak nie jedyne informacje w jego temacie, ponieważ to, co przedstawiłem wam do tej pory, nawet nie jest połową informacji w jego temacie, jakie przedstawił nam Hypex, i kolejna informacja z na temat HP, ponieważ będzie HP. I system energetyczny. Nie wiadomo o co dokładnie chodzi z systemem energetycznym, lecz wydaje mi się, że tak jak sama nazwa wskazuje, będzie pokazywało to nasz poziom energii i to jak będzie on wielki, będziecie mogli szybciej biegać, stawiać struktury, no i ogólnie całą tą resztę. Sama energia jednak nie będzie na pewno taka sama jak na zwykłym trybie Battle Royale, czyli po kilku sekundach będzie ona naładowana, ponieważ w dalszej części postu dowiadujemy się, że będą łóżka, które będą do regeneracji HP oraz tej energii. Tak więc energia na pewno nie będzie zdobywało się w kilka sekund tylko bardziej co jakiś czas, tak więc uważajcie na nią i co najważniejsze dowiedzieliśmy się również, że w samym trybie Lego będziecie mogli grać sami albo ze znajomymi. Według tego co jest podane w informacjach o łóżku, jeżeli będziecie grać sami i pójdziecie spać od razu obudzicie się rano, a jeżeli będziecie ze znajomymi pojawi się głosowanie na sen i dopiero gdy wszyscy gracze pójdą spać zaśniecie i będzie pora dnia. Będzie to działało bardzo podobnie jak w Minecraftie, gdzie jak gracie ze znajomymi to musicie pójść spać, aby na odszedł kolejny dzień, więc bardzo fajnie i sam osobiście cieszę się, że będzie można tam grać ze znajomymi, bo pogramy sobie wtedy to razem z widzami na live. Poza tym jednak pojawiło się kilka szczegółów na temat npc ów jakie pojawią się w tamtym trybie i według informacji od Hypexa pojawią się tam na pewno sprzedawcy, obozy oraz wrogowie, którzy jak zawsze będą na przeszkadzać podczas rozgrywek. Co do sprzedawców, to u nich będziecie mogli zakupić przedmioty za rzeczy, które zdobywacie podczas grania, w obozach będziecie mogli pójść spać i wstać kolejnego dnia rano, a wrogowie Będą stricte skupiali się na walce i na przeszkadzaniu wam w całej tej grze. W temacie NPC-ów na pewno spodziewajcie się, że pojawi się ich więcej, tym bardziej, że na samym trybie będzie również centrum, w którym będziecie mogli dowiedzieć się, na czym polega ten tryb. I tam na 100% pojawi się jakiś NPC, który będzie nam to tłumaczył. Kolejna informacja o nowym trybie to to, że gracze podczas rozgrywki, poza dostępem do ekwipunku, będą mieli dostęp do zakładki kraftowania rzeczy i nie wiadomo jeszcze, co będziecie mogli tam kraftować. Lecz stawiam, że będą to jakieś broń, oraz różne struktury. Na teraz nie mamy jeszcze tak dokładnych szczegółów, lecz już kiedyś w grze była funkcja tworzenia przedmiotów w rozdziale drugim i była ona bardzo fajna i nie z niewiadomych nam przyczyn do tej pory Fortnite nie dodał jej nigdy do trybu Battle Royale. Ostatnie informacje jakie dostaliśmy w tym temacie to przykładowo to, że Fortnite pracuje nad emotikonami i najpewniej pracują oni nad systemem, w którym postacie Lego będą mogły tańczyć emotki, ponieważ prace trwają nad wszystkimi emotkami. Przed nami pozostały ostatnie dwie informacje Informacje i kolejna z nich jest na temat emocji, i chodzi o to, że przykładowo jakiś NPC na wyspie będzie bardziej chętny do współpracy z wami, lub mniej, gdy w czymś zawinicie i w tle macie listę wszystkich emocji. Możemy tutaj znaleźć takie emocje i reakcje jak smutny, zaskoczony, zmartwiony, podekscytowany, znudzony, zły, przestraszony, śmiech, powitanie, dawanie przedmiotu, branie przedmiotu, niezgoda, świętowanie czy podziwianie, i są to wszystkie obecne reakcje. Ostatnia informacja przedstawia nam funkcje, jakie będą dostępne w samym trybie i będą tam takie rzeczy jak ślizganie się, pływanie, szybowanie oraz latanie, bieganie, chodzenie, upadanie, a w tym dowiedzieliśmy się, że będzie tam Dimage po upadku. Na dzień dzisiejszy są to wszystkie informacje w temacie LEGO i poza nimi nic więcej w temacie tej współpracy nie wiemy, poza oczywiście poprzednimi informacjami, takimi jak funkcja cyfrowy bliźniak oraz sporo elementów LEGO na trybie kreatywnym. Jestem w 100% pewny, że to nie wszystkie informacje o całej tej współpracy, tym bardziej, że do nowego rozdziału zostało nam jeszcze kilka dobrych dni więc spodziewajcie się, że wycieków w najbliższych dniach będzie więcej, a najwięcej po kolejnej aktualizacji. Pozostałe zmiany i nowości w tym temacie jak zawsze będziemy poznawać na dniach, tym bardziej, że tak jak wspomniałem wcześniej, w ten czwartek do gry trafi ogromna aktualizacja ze zmianami i nowościami, po której mogą pojawić się kolejne nowości, a ja o wszystkich zmianach będę dawał wam znać na bieżąco. No i na sam koniec pamiętajcie, żeby zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, o ile w ogóle Wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortców, a jeden live pojawi się dzisiaj o godzinie 19. No i nie zapomnijcie wpisać kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku i widzimy się już jutro na filmie po południu. Yo!